Siemanko, witam serdecznie na swoim kanale. Dawno nic nie wrzucałem, bo trochę u mnie jest czasem lipa. Baniaczek ogólnie ma się dobrze. Rybki, jak widzicie, sobie pływają, roślinki rosną jak szalone. Ze zmian, które wprowadziłem, to dołożyłem filtr wewnętrzny jakiś czas temu, Aqual albo Turbo 1000, albo to jest 1500, nie pamiętam. Ponieważ rzękorzeń trochę mi zmniejszył ruch tafli wody. W międzyczasie jeszcze przełożyłem wylaty Fluale W6 na tą samą stronę, która jest 407. One tryskają sobie teraz z prawej strony. Tutaj o. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie widać. Dwa wyloty są. Filterek wstawiłem z tej strony. Widać coś, chyba widać. Już mniej więcej te roślinki porosły do takich rozmiarów, że muszę je poprzycinać. Ta Hygrophilia polisperma to zarosła ostro. Niestety pielęgnice kopią, kopią i jeszcze raz kopią. Niebieskie łuskie właśnie mi tu zrobiły mały rozgardiasz. Uda się, jakby się rybki nie wpychały, to tu jest taki dół. Bardzo duży korzenie na wierzchu. Blixa japonika cała zasypana. No, zrobiły dziurę i to ostro. I muszę to ogarnąć chyba jutro. Może mi się uda znaleźć czasu trochę i wtedy to podetnę z tej hygrofilii, postaram się zrobić taką jakąś kulkę. A reszta no to niech sobie rośnie. Ogólnie po tej zmianie, po wstawieniu tego korzenia jestem mega zadowolony, bardziej mi się podoba to akwarium niż wcześniej. Chociaż wcześniej też nie było złe, ale już mi się znudziło. No i teraz to wygląda w ten sposób. Ryby zdrowe, żadnych objaw choroby chyba nie mają, nic nie widzę w każdym razie. Żwawo sobie pływają. Pielęgnice robią boje. O, teraz widać tutaj jak dwa samce coś spróbowały ze sobą. Ale jednak teraz poszło bardziej pokojowo. Piękne są te pielęgniczki, no ale kopią. Będą kopać pewnie jeszcze więcej. No ale cóż. Szału z roślinami u mnie nie ma. Z jakimiś czerwonymi czy coś. Alternatea nie jest za ładna. Tutaj jedynie może to jest ładniejsza. W tej bliksie, chociaż też trochę glon potu atakował. Tak to jest na wodzie z kranu niestety. A tą to w ogóle coś tu. Niby braki jakieś pewnie albo coś. Testów nie robię, nie chce mi się. Żyję trochę za akwarium teraz własnym życiem. No ale jako tako to chyba wygląda. Jestem zadowolony z efektu. No, ogólnie ostatnio spaliła mi się jedna świetlówka, znaczy nie świetlówka, tylko zasilacz od niej. Jestem teraz tylko i wyłącznie na diversie. 4 razy diversa, 2 razy kolor i 2 razy ta białej barwy. Trochę z mojej winy chyba ten zasilacz się spalił, bo chwilę po zakupie tej świetlówki pękła mi obudowa od niej. No i tak chodziła, 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 aż w końcu za dużo pewnie wilgoci podeszło do diod. No i było boom. I rozsadziło zasilacz. No i teraz jest od chyba tygodnia czasu na 4 świetlówkach tylko. Ciekawy motyw mi się jeszcze zrobił z hygrofilią.
tą polispermą. Częściej oderwała, złapała się tutaj do korzenia i wyszła mi, może mi się uda pokazać. Wyszła mi na emersję. To rośnie wszystko, jest korzenie powkładało swoje korzenie tej hydrofili, powchodziły w ten duży korzeń. No i to sobie rośnie emersyjnie. Poza wodą. Tu te wszystkie odrosty to są od niej akurat już normalne. No to wszystko. Tu coś mi się urwało, ale ogólnie te to są przyczepione do tego korzenia. O. No i złamałem teraz kawałek. No w każdym razie, no to jest. Tu sobie siedlisko zrobiło. No i ta świetluła właśnie mi tu strzeliła kiedyś obudowa. No i tak chodziła, chodziła do czasu, aż przestała chodzić. Muszę ją zdemontować. I zostawię już na tych czterech świetlówkach po prostu. Nie potrzebuję już takiej ilości światła jak wcześniej, bo trochę mniej mam tych wymagających roślin. No i co więcej, chyba tyle, nie ma co przeciągać. Jeszcze chwilę wyrzut, jak wygląda ten baniaczek, jaki jest ruch. Ryb u mnie oczywiście od groma. Nie wiem, czy wam wspominałem, jakiś czas temu dorzuciłem jeszcze kierśniki czarnoplamę. Trzy sztuki już trochę ładniejsze podrosły. Tu sobie pływają. Nie wiem, ile mają centymetrów, ale coraz większe się robią. No i w ogóle to jestem zdziwiony, bo jak te pielęgnice mi kopią, no to pod tym Manado mam aquabasis. I nawet mi tak nie pyli bardzo, jak przekopują to i dokopują się do tego aquabasisu. Więc to duży plus. Albo już go tak tam przemieliły, że już nie ma co pylić po prostu. Bo już zjałowiony. No nic, jutro będę starał się ogarnąć to jakoś. A tymczasem będę kończyć. Jeszcze parę ujęć. Z tego motywu lubię robić sobie zdjęcia. I na tym ujęciu zakończę. Trzymajcie się, cześć.